No ten fragment, który widziałam, bardzo jest piękny i jak zwykle, tak jak tu mówiłam właśnie pani, że jadąc w Polskę do miejscowości, w których w życiu nie byłam, wyobrażam sobie, że to jest jakaś mała wioska, jakiś mini dom kultury i nie będzie tam ciepłej wody, aczkolwiek u was nie ma ciepłej wody, to taka na marginesie, ale pan mi wkręcił żarówkę i mam dobre oświetlenie i w ogóle, natomiast do malowania, natomiast wjeżdżam, no i widzę kolejną metropolię z zadbanymi placami, parkami, nie wiem, fajną restauracją, miłą obsługą, więc jak zwykle jest fajne zaskoczenie. Fajne zaskoczenie, super. Tak. Nie zatrzymuję, bo wiem, że za chwileczkę się rozpocznie spektakl, także proszę się przygotować. Dobrze, dziękuję. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja wielokrotnie Głogów już zwiedzałem, a przed chwilą obiegłem go w kółko parę razy. Znaczy nie, no żartuję, byłem nad rzeką, bo tym parkiem tam sobie peregrynowałem, ale ponieważ było mi za mało, to wróciłem sobie przez Stare Miasto, żeby zrobić sobie przyjemność, bo to jest przykład naprawdę udanej rewitalizacji miasta. Ja wspominam Głogów jeszcze w latach 60., 70., tam była kupa gruzów, po prostu. Bóg strzegł, że socjalizm nie robił tam swoich bloków i teraz mieliście cudowny kawałek starych fundamentów, domyślam się, i to, co wybudowano w tym miejscu, ogromnie mi się podoba. To widziałem starówkę, także zdążyłem obejrzeć i zwiedzić coś jakie tam. Jakie ma pan zdanie na temat naszego miasta? Na temat fajne, no odbudowuje się, to jest najważniejsze, że się odbudowuje. Ja mówię, byłem raz, dwa razy może, więc widziałem to, co się ma zbudować, to, co się buduje. Ja jestem takim w ogóle klasykiem i takim jakimś może konserwatystą, jeżeli chodzi o miasta i zjeżdżam całą Polskę, a jestem z Izbarka Warmińskiego, gdzie zabytki i zieleń, Zamek Krzyżacki jest podstawą, więc tutaj jak widzę taki kawałek starego miasta i odbudowę w tym kierunku, to ja się tylko cieszę. Nie lubię przemysłowych miast stricte industrialnych, więc dla mnie to taki klimat. Całego Głogowa nie znam, więc nie mogę o tym tak mówić. No. Zapraszamy do zwiedzania. Zapraszamy, no to będzie 11 marca. Przypomnijmy komu? Sensacyjni Głogów. Sensacyjni Głogów. Sensacyjni no to sensacyjni, idealnie, wszystko przez Judasza. 11 marca hiszpańska mucha, tam będzie też dużo sensacji, bardzo dużo sensacji i komedia. No i przyjedziemy do was pół na pół w reżyserii Wojtka Malajkata, Piotr Polk, Wojtek Malajkat i Piotr Szwedes. I bądźcie z nami, cały Głogów, bądźcie z nami. Dziękuję bardzo.